Dzień dobry, kochani. Dzisiaj odpowiem na pytanie tabu. Tabu. Zadziwiająco często zdarza mi się, że dorośli albo nawet dojrzali mężczyźni w otwartej rozmowie, bo jestem osobą otwartą, więc dla mnie nie ma tematów tabu, zadają pytanie, czy rozmiar penisa ma rzeczywiście znaczenie. No i odpowiedź w kobiecym stylu ma i nie ma znaczenia. No bo oczywiście, tak jak są mężczyźni różnie zbudowani, tak samo i są kobiety różnie zbudowane. Więc są kobiety, które są głębsze i są kobiety, które są płytsze, których pochwa jest zbudowana w jakiś tam sposób. I na przykład penis, który będzie zakrzywiony w jedną czy w drugą stronę, będzie sprawiał więcej przyjemności lub bólu. I adekwatnie do tego po prostu są różnie zbudowane kobiety. Natomiast odpowiadając przewrotnie, ma znaczenie, ponieważ każda kobieta zna swoją, nazwijmy to, głębokość, tudzież płytkość, tudzież budowę swojej pochwy, przynajmniej powinna znać. Powinna znać z obserwacji lub z własnych jakichś zabaw, doświadczeń i tak dalej, tak? Więc drogie panie, poznajcie się. Poznajcie się, abyście wiedziały, co lubicie i co wam sprawia przyjemność. Więc są kobiety, które mają płytszą lub głębszą pochwę i wtedy naturalnie wielkość, rozmiar penisa ma znaczenie, ale to wcale nie znaczy, że czym większy, tym lepszy, prawda? Bo kobieta, która ma płytką pochwę, będzie potrzebowała penisa, nie wiem, o rozmiarach 15-16 cm. Kobieta, która ma głębszą pochwę, będzie potrzebowała większego penisa, więc to nie ma tak, że duży penis to oznacza super. No wcale tak nie jest. Także drodzy panowie, jeśli macie mniejszego penisa, to wcale nie ma powodów do tego, żeby mieć jakieś kompleksy. Bo są kobiety, które mają płytką pochwę. No i tyle w temacie tak naprawdę. Natomiast patrząc na to z drugiej strony, jeśli mężczyzna ma dużego penisa, a nie wie, co z nim zrobić, to ten rozmiar absolutnie nie ma znaczenia. Bo co kobiecie po dużym penisie, po dużym narzędziu, którego właściciel nie ma pojęcia, jak go użyć? Więc taka kobieta woli wtedy na przykład mniejszego penisa, ale z właścicielem, który wie, jak ją dopieścić, jak ją rozgrzać, jak ją zaspokoić. Także z jednej strony to ma znaczenie, a z drugiej strony to nie ma znaczenia. Natomiast wybierzcie sobie, po której stronie sami się znajdujecie, albo po której stronie chcecie być. Bo słyszałam też taką historię, miałam taką rozmowę ciekawą z mężczyzną, który powiedział, że on jest słaby w łóżku i on o tym wie. Co było takie... To było ciekawe doświadczenie, rozmawiać z mężczyzną. Bardzo fajny, męski pan. Natomiast on od razu powiedział, znaczy jakby stwierdził sam o sobie w rozmowie, że on jest kiepski w łóżku i on o tym wie i to się już nie zmieni. I jak miał partnerkę, to on jej powiedział, że jeśli ona ma jakieś swoje większe, dalsze potrzeby, to powinna może iść sobie znaleźć, załatwić te swoje potrzeby poza związkiem. Natomiast jemu to absolutnie nie przeszkadza. I z mojego punktu widzenia, jak ja również rozmawiałam z innymi kobietami na ten temat, takie nastawienie jest słabe. Ponieważ jeśli ktoś twierdzi lub ma świadomość, że jest słaby w jakimś temacie, to zawsze można się podszkolić, prawda? Mamy w dzisiejszych czasach tyle opcji dostępu do informacji, do szkoleń, całą anatomię można w internecie zobaczyć. Nie wiem, jeśli ktoś jest na przykład skrępowany, to może anonimowo wziąć udział w jakimś online kursie, że takie podejście w ogóle nie zwalnia
z jakby takiego zaangażowania się w kobietę, w związek, tak? Bo jak rozmawiałam z koleżankami i powiedziałam im o takim właśnie nastawieniu, to wszystkie zareagowały na takiej zasadzie: ojej, ale słabe, to przecież pan może się trochę nauczyć, prawda? I co to za mężczyzna, co to za partner, który twierdzi, że okej, idź sobie znajdź gdzieś tam, nie, nie podejmuje nawet starań. I teraz prawdopodobnie kontra z drugiej strony będzie: no tak, ale skąd wiesz, że on nie podejmuje starań? No wiem, bo on po prostu od razu taki statement powiedział, że on na dzień dobry to komunikuje, i to jest jego taki statement. Także jakby ja też go zainspirowałam do troszeczkę innego nastawienia, że przecież można się nauczyć tej partnerki, można próbować różnych metod. Dzisiaj też można się nauczyć, nie wiem, spowalniania, przyspieszania tych orgazmów, tak? I jest wszystko w internecie, także taki statement pod tytułem "Jestem słaby i już się nie nauczę". To w ogóle do lamusa, drodzy panowie, do lamusa. O, ktoś tam na korytarzu się przemieszcza właśnie. Tak, także taki temat tabu rozpakowany. Mam nadzieję, że w lekki, łatwy i przyjemny sposób. Całuję was, kochani, i pozdrawiam. Aleksandra Musa. Pa, pa.